Szanowni, po takiej krótkiej wycieczce w świat metod, jakimi posługują się nauki przyrodnicze, to znaczy w świat pomiarów i próby zrozumienia, skąd wiemy w zasadzie, jak ten świat wygląda wokół nas, pora, żebyśmy zajęli się oddziaływaniami. Otóż okazuje się, i nie pytajcie mnie, dlaczego tak jest, dlatego że odpowiedzi na to pytanie nikt nie zna, ale okazuje się, że świat wokół nas można zrozumieć, badając własności kilku podstawowych oddziaływań. Oddziaływanie to jest sposób, w jakim coś wpływa na coś drugiego. W tym wypadku, ponieważ wiemy, że świat zbudowany jest z atomów, to oddziaływanie, które mamy na myśli, to jest nic innego jak opis sposobów, w jaki sposób te atomy i to, z czego są ewentualnie zbudowane jeszcze, bo atom to nie jest podstawowa jakby cegiełka, z jakiej zbudowana jest materia, wpływają na siebie, mówimy, oddziaływują ze sobą. No i okazuje się, że odpowiednio stosując te kilka własności, które nie są wcale bardzo skomplikowane i nazywamy je prawami fizyki, możemy zrozumieć świat wokół nas i to nie tylko ten, który widzimy, poruszające się samochody, latające samoloty, nie wiem, ptaki, które latają, pływające statki, to, co słyszymy, dźwięki, ale także mechanizmy życia, narodzin i śmierci, a więc całą biologię i chemię, która jest z tą biologią związana. A z drugiej strony także, czyli to, co się dzieje z bardzo małymi cząsteczkami związków chemicznych i co ma potem wpływ na nas jako na żywe organizmy i na wszystkie inne zwierzęta i rośliny. A z drugiej strony możemy też zrozumieć to, co się dzieje, nie wiem, między Ziemią a Księżycem, między Ziemią a innymi planetami, Ziemią a Słońcem, w naszej galaktyce, idąc dalej w całym wszechświecie. No i fizyka to nic innego jak nauka o tym, w jaki sposób rozumiemy te podstawowe, elementarne, czasem fizycy mówią fundamentalne oddziaływania podstawowych elementów składowych świata, w którym żyjemy. No i zaczniemy od grawitacji, a ja zacznę od tego, żeby się zmniejszyć, bo przeszkadzam. Chociaż, bo ja wiem, tu mógłbym być. Grawitacja to jest najbardziej fundamentalne... Chcę, żeby się otworzył. Dobrze. Grawitacja to jest najbardziej fundamentalne, najbardziej powszechne, przepraszam, oddziaływanie. Wszystko, co ma masę, oddziaływuje z wszystkim innym, co też ma masę. No i to oddziaływanie, tu macie naszkicowane dwie kule o masie, ta ma masę M duże, ta ma masę M małe i odległość między nimi wynosi D, dokładnie między nimi środkami. No i to jest tak, że im większą masę ma ta masa M duże, tym silniej oddziaływuje grawitacyjnie na masę M małe. Ale siła, z jaką te kule na siebie oddziałują, te masy na siebie oddziałują, jest identyczna. To znaczy ta masa oddziałuje taką samą siłą na tą, jak ta masa oddziałuje na to. I wartość tej siły jest proporcjonalna do iloczynu tych mas. No a w mianowniku tego ułamka stoi kwadrat odległości. To znaczy jak rozsunąć te masy dwa razy, to cztery razy zmniejszy się oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy nimi. No i grawitacja to jest powszechne oddziaływanie. Na tym zdjęciu wszyscy ludzie oddziaływują grawitacyjnie między sobą i budynki oddziaływują grawitacyjnie między sobą. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, oddziaływanie grawitacyjne jest słabe, dlatego żeby poczuć tę grawitację, to jedna z tych mas musi być bardzo duża. Więc przyzwyczajeni jesteśmy do myślenia o grawitacji jako o sile, która przyciąga nas w kierunku Ziemi na przykład. I nie bierzemy pod uwagę, rozpatrując ruch samochodów, na przykład oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy nimi. No cóż, z powszechności grawitacji wynika, że grawitacja na przykład przyciąga piłkę,
tenis, że ziemia przyciąga piłkę tenisową, no ale to znowu zabawna sytuacja, tu jest tak samo jak tu, tu ta siła, z jaką masa M przyciągała masę M małe, była taka sama jak siła, z jaką masa M mała, masa M małe przyciągała masę M duże. Więc jest to, piłka przyciąga ziemię tak samo jak ziemia przyciąga piłkę. No pytanie, dlaczego wpływ przyciągania grawitacyjnego piłki jest w zasadzie niezauważalny? No, dlatego, że jest coś takiego jak bezwładność. Bezwładność to jest opór, jaki ciało stawia, kiedy chcemy zmienić jej ruch. No i Ziemia ma wielką masę i dzięki temu ma wielką bezwładność. No i z tym związany jest fakt, że praktycznie tego oddziaływania piłki tenisowej na Ziemię nie zauważamy. No ale ponieważ grawitacja jest powszechna, to tak samo jak na piłkę tenisową działa na cząsteczki tlenu i azotu znajdujące się w atmosferze i to grawitacji zawdzięczamy, że mamy atmosferę, że Ziemia ma atmosferę. Ciała niebieskie, które mają za małą masę, nie są w stanie utrzymać atmosfery grawitacyjnie i ona ucieka w przestrzeń kosmiczną. Księżyc na przykład nie ma atmosfery. W Układzie Słonecznym wszystkie planety oddziałują grawitacyjnie ze sobą, i wszystkie są jeszcze przyciągane przez Słońce. I to też jest, oprócz tej atmosfery, jakby życiodajna rola grawitacji, bo dzięki Słońcu mamy ciepełko. Słońce ogrzewa Ziemię, dostarcza jej stale energii i dzięki temu na Ziemi panują warunki sprzyjające życiu. Gdybyśmy nagle wyłączyli grawitację, planety by się rozleciały, to byśmy zamarzli. No i między innymi polscy astronomowie wykrywają w naszej galaktyce takie planety sierotki bez własnego układu słonecznego, bez własnej gwiazdy, skalne, takie olbrzymie skalne kule, które podróżują przez przestrzeń, chłodne, zimne, martwe. No, grawitacja jest też oczywiście odpowiedzialna za strukturę naszej galaktyki. Tu macie zdjęcie z miejsca, w którym jest ładne, ciemne niebo, niezakłócone światłem elektrycznym, obserwatorium astronomiczne w Chile i to jest widok naszej galaktyki, a to jest artystyczna wizja galaktyki spiralnej, tak jakby widzieli ją obcy w innej galaktyce. No Ziemia jest gdzieś tam w dość odległym ramieniu, w dość nieistotnym położeniu. No i dalej można iść i za cały wszechświat odpowiada, za kształt wszechświata, wszystkie procesy, które tam następują, odpowiada także oddziaływanie grawitacyjne. No, są jeszcze oddziaływania elektryczne i magnetyczne. I one są bardzo ważne, ale z zupełnie innego powodu. Są dwa rodzaje ładunków elektrycznych, dodatnie i ujemne, i ładunki tego samego znaku, dodatni z dodatnim, a ujemny z ujemnym, odpychają się, a ładunki elektryczne różnych znaków się przyciągają. I to ładunki elektryczne rządzą własnościami atomów i cząsteczek, a więc chemią i biologią. To oddziaływanie jest kluczowe i niesłychanie ważne dla zrozumienia, w jaki sposób zbudowane są atomy, jak z tych atomów zbudowane są cząsteczki, jak one ze sobą oddziaływują, no i na czym polega proces życia, życiowe procesy zachodzące na przykład w komórkach organizmu człowieka. No i widzieliśmy to oddziaływanie, widzieliśmy, że ono jest oddziaływaniem na odległość nawet. Mieliśmy taki elektroskop zbudowany z buteleczki, to jest miedziany gwóźdź, na którym wiszą dwa listki zrobione, wycięte z folii takiej do pakowania produktów spożywczych. No i ja pocierając plastikową rurkę, pocierając papierem, dostarczyłem na tą plastikową rurkę ładunków ujemnych. No i te ładunki ujemne odepchnęły ładunki ujemne z gwoździa, które uciekały, bo ładunki tego samego znaku się odpychają, więc te ładunki ujemne uciekły tak daleko, jak uciec mogły na listki, no ale dalej już uciec nie mogły i w związku z tym ładunki ujemne na jednym listku i na drugim listku się odpychały i listki się rozchylały, ale to wcale nie wymagało przy dotknięcia tą pałeczką gwoździa,
Wystarczyło zbliżyć tę pałeczkę do gwoździa i już ten efekt był widoczny. Kiedy zabrałem, oddaliłem tą pałeczkę, to opadły listki i z powrotem i tak dalej, co pokazuje, że te oddziaływania pomiędzy ładunkami zachodzą także na odległość. No i mamy jeszcze w przyrodzie magnesy. Tu przykład takiego magnesu, którym żeśmy się zresztą bawili na lekcji. Magnesy mają dwa bieguny, zawsze północny i południowy. I tym się różnią od ładunków. Można wydzielić pojedynczy ładunek dodatni albo pojedynczy ładunek ujemny, a nie można rozdzielić magnesu. Po rozcięciu magnesu na pół, każdy z tych powstałych pół magnesów będzie miał także dwa bieguny dodatni i północny i południowy. No i teraz to działa w ten sposób, że znowu bieguny jednoimienne, czyli południowy z południowym, jakbym tak to przybliżał, południowy z południowym, aha nie, to muszę teraz usunąć do tyłu. Południowy z południowym by się odpychały, a południowy z północnym by się przyciągały. No i podobnie północny z południowym by się przyciągały, a północny z północnym by się odpychały. I takie oddziaływania też pełnią rolę w biologii, ale słabszą niż oddziaływanie elektryczne. No i o czym warto wiedzieć, to to, że Ziemia jest także magnesem. No i dlatego czasem używamy kompasu. Jeżeli nie używamy komunikacji satelitarnej, GPS-a, to używamy kompasu, żeby się zorientować w terenie. No i północna igła magnetyczna wskazuje nam ziemski biegun południowy, który jest na biegunie północnym geograficznym. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o przegląd oddziaływań. Dziękuję bardzo.